Tam w oddali widać ulicę Puławską. To kolejny odcinek trasy S2, mającej być obwodnicą Warszawy od strony południowej. Nad wytyczoną trasą ostatnie prace przy widocznym z Puławskiej wiadukcie. Pod spodem przygotowanie kolejnych warstw podłoża pod przyszłą nawierzchnię. Lekko podmokły teren wymaga szczególnej troski. Wiosna w Warszawie wygląda niezwykle kolorowo. Zakwitło bowiem ponad 430 tysięcy kwiatów. Bratki, tulipany, krokusy, niezapominajki czy stokrotki w kwietnych kompozycjach tworzą barwne dywany. Przy trasie Łazienkowskiej prace ogrodnicze przy kolejnym kwietniku. Tym razem to jeden z trzech warszawskich klombów układających się w logo Euro 2012. Ponad 2000 kwiatów najlepiej widoczne jest z placu na rozdrożu. Tak na zdjęciach lotniczych z lat 30. wyglądał most Poniatowskiego. Jego budowę rozpoczęto w 1905 roku. Jednocześnie powstawał ponad 700-metrowy wiadukt nad Powiślem. Całość otwarto w 1914. Za architekturę mostu i wiaduktu odpowiedzialny był Stefan Schiller. Zdjęcia z archiwum miasta Warszawy pokazują, że stolica niedługo cieszyła się trzecim mostem. W 1915 roku wycofujące się wojska rosyjskie wysadziły dwa przęsła. Poniatowskiego odbudowano w latach 20. Znów stał się czynną przeprawą. W galerii Test wystawa plakatów jednego z wielkich naszych mistrzów tej dziedziny sztuki, Jana Młodożeńca. Współtwórca Polskiej Szkoły Plakatu, wielokrotnie nagradzany w kraju i na świecie, potrafił zamknąć zarówno w barwnych, jak i czarno-białych pracach swoją szczególną wizję świata. Plakaty ze słynnej kolekcji Piotra Dąbrowskiego i archiwum rodzinnego autora można oglądać do 6 maja. Uczniowie szkoły podstawowej nr 104 w Powsinie uczestniczyli w konkursie na nazwę ulicy przylegającej do ich szkoły. Wśród wielu propozycji zwyciężyła ulubiona. Autorka pomysłu już zdążyła skończyć szkołę, ale ulica doczekała się instalacji nowych tablic. Teraz ulica ulubiona w Powsinie kojarzyć się będzie zawsze ze szkołą wchodzącą w skład zespołu szkolno-przedszkolnego nr 3. Jest prawie tak samo jak na projekcie. Na pewno będzie przez wszystkich ulubiona! www.um.warszawa.pl